Cześć, witam Was, Sebastian, wikiper.pl. Dzisiaj chciałbym Wam troszkę wspomnieć o fałszowaniu miodu. Fałszowanie miodu odbywa się na dwa sposoby, można to tak nazwać. Takie lokalne i takie globalne. To lokalne, takie typowo amatorskie, gdzieś któryś pszczelarz podaje syrop cukrowy bądź inwerty, które podczas zbierania przez pszczoły nektaru dodatkowo są dodawane i to wszystko się miesza. I wtedy pszczela, załóżmy, zamiast 20 kg osiągnie wydajność z jednego ula 40, 50 albo 150 kg. Ale wolałbym poświęcić ten Wasz cenny czas na opowieść o tym globalnym fałszowaniu. Generalnie, jeżeli chodzi o fałszowanie miodu, takie globalne, liderem na świecie są przede wszystkim Chińczycy. Chińczycy opanowali to do perfekcji. Pomaga temu sytuacja na świecie, ze względu na to, że zapotrzebowanie z roku na rok jest coraz większe, rośnie ośmiokrotnie szybciej niż rozwój pasiek i możliwości produkcyjne pasiek na całym świecie, więc jest luka, którą ktoś stara się w niewłaściwy sposób wypełnić. Chińczycy na początku mieli kilka dróg dystrybucyjnych, gdzie no, oczywiście w Europie przede wszystkim do Niemiec, Rosja i największy chyba ich odbiorca Stany Zjednoczone. Jednak wszyscy zaczęli kalkulować. To niemożliwe, żeby tyle tego miodu oni byli w stanie wyprodukować, więc rozpoczęły się bardziej wnikliwe kontrole. Po pierwszych wtopach, po pierwszych wyłapaniach Chińczyków zostały wprowadzone spore ograniczenia w imporcie tego miodu, więc Chińczycy też wyszli temu naprzeciwko. I rozpoczęli rozbijać te transporty, te swoje drogi importu na mniejsze kraje. Takimi przede wszystkim takimi krajami stała się Azja, gdzie kontenery płynęły z Chin do na przykład Indonezji. Tam zostały przemienione papiery i to już stawał się miód indonezyjski. I żeby ominąć te ograniczenia celne i importowe, miód lądował w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych jako indonezyjski, jako jakiś tam wietnamski itp. itd. Także w bardzo sprytny sposób omijali te kontrole. No i tak sytuacja raczej wygląda do dziś, ale nie o drogach importu Chińczyków, tylko o fałszowaniu. Sytuacja przypomina wyścig z dopingiem ze sportem, w sporcie. Czyli jakiś sposób fałszowania. W Europie bądź w Stanach Zjednoczonych wyłapują to, więc Chińczycy technologicznie coś zmieniają i udoskonalają. I znowu okazuje się, że przez dłuższy czas nie jest wynajdywany fałszywy miód, aż później znowu ktoś opracuje sposób, który wykrywa nowy sposób fałszowania i znowu przybywa automatycznie wykryć tych miodów fałszywych. Ale suma summarum, już kilkanaście ładnych lat temu w laboratorium w Niemczech powstała specjalna jednostka do walki z tym zafałszowaniem i o tym Wam może troszkę więcej powiem. Pierwsze fałszerstwa były na inwertach z buraka, na inwertach z pszenicy, kukurydzy. Praktycznie wszystkie laboratoria były już w stanie wykryć zafałszowania w ten sposób. No ale Chińczycy poszli dalej, rozpoczęli proceder robienia inwertów cukrowych z ryżu. Co się okazuje, poddając obróbce ryż, przerabiając go na cukier, odpowiednie zabiegi są w stanie spowodować, że budowa inwertu, który powstaje ryżowego, jest niemal identyczna z budową, strukturą miodów. Ale chciałbym właśnie się na tym inwercie z ryżu skoncentrować. Jak się okazuje, nasze laboratoria nie są w stanie zidentyfikować takiego zafałszowania. To daje niesamowity popis. Być może i dla drobnych pszczelarzy, być może dla importerów. Nie chcę kierować w konkretną firmę, w konkretną stronę tego zarzutu,
ale bez problemu na rynek polski może trafiać tego typu miód zafałszowany. Nasze instytuty, nasze inspekcje nie współpracują z laboratoriami, które opanowały walkę z fałszowaniem miodu. Rynek środkowoeuropejski, wschodnioeuropejski jest bardzo mocno narażony na tego typu zafałszowanie. Teoretycznie na tą chwilę zerowe konsekwencje, zerowe wykrywalności. W Polsce wykrywa się tylko te perfidne fałszowania cukrem, fałszowania syropy pszeniczne, kukurydziane. Chyba z cukru trzcinowego też już my jesteśmy w stanie wykryć. Główne laboratorium QSI, które znajduje się w Bremie, ma swoje liczne oddziały. Najbliżej Polski jest w Berlinie. Nawet w Bułgarii jest filia tego instytutu do walki z zafałszowaniem miodu. Jednak Polska, jednak Ukraina, jednak Rosja. Tutaj do tego nie przykłada się tak dużej roli. Mój kontakt z QSI był 2-3 lata temu, kiedy Sztandera sobie wymyślił, że tak, ja przebadam pierzgę w tym kierunku, aby pokazać swoim konsumentom, jak wygląda zawartość w mikroelementy, w związki, w witaminy, w kwasy, w to wszystko pierzgi niesuszone. Jednak niestety poddałem się, bo wycena z tego laboratorium niestety podcięła mi skrzydła. Może jak kiedyś będę bogaty, może to mi się uda. I nie chciałbym w tym momencie siać jakiejś paniki, ale mogę wam z pełną świadomością powiedzieć, że laboratoria, które prowadzą badania importowanych, czy nawet kombinacji naszych tu lokalnych pszczelarzy, w 90% nie jesteśmy w stanie, nie są w stanie wykryć. Technologia fałszowania to jest wyścig i my za tym niestety nie nadążamy. Jeżeli ktoś importuje bądź mamy podejrzenie, że fałszuje tutaj u nas na miejscu miód, to ma w zasięgu ręki taką technologię, której niestety my, nasze urzędy, nasze agencje, które kontrolują, za którymi nie nadążają. No cóż, a może wam teraz pokażę, jaka jest różnica między laboratorium naszym, między naszym instytutem w Puławach, gdzie badania, jest kilka badań podstawowych, które się wykonuje, plus pewnie jakieś zanieczyszczenia związkami, być może zanieczyszczenia antybiotykami, które też można wykonać. A w drugiej kolejności pokazuję wam, tylko niestety w języku angielskim już nie tłumaczyłem tego wszystkiego, bo troszkę by mi za dużo czasu zajęło, ilość badań, które można wykonać odnośnie miodu, odnośnie jakości miodu, odnośnie zanieczyszczeń, odnośnie przede wszystkim zafałszowania. Ta lista jest bardzo długa, ta lista jest bardzo szczegółowa. Oczywiście wartość takich badań jest również wysoka. Cena za takie badania jest również wysoka. Ja napiszę chyba w najbliższych dniach, żeby dowiedzieć się, jak wygląda cennik takich badań, ale no niestety, no, różni nas przepaść między naszym laboratorium, które jest w Puławach, a laboratorium, które profesjonalnie zajmuje się badaniem zafałszowań miodów. I tam wysyłają swoje próbki Amerykanie, tam wysyłają Kanadyjczycy, tam wysyła połowa Europy. Z drugiej strony połowa Europy ma filię tych laboratoriów u siebie w swoich krajach. Jako ciekawostkę podam wam, że w tym laboratorium istnieje baza miodów ze 160 krajów, gdzie w formie profilu, wykresu można porównać miód autentyczny z miodem, z próbką, która została dostarczona. I wszelkie odchylenia w tym wykresie można traktować jako próbę zafałszowania miodu. Oczywiście dodatkowo badane są markery występujące
poszczególnych miodach i w poszczególnych syropach. I tam bez najmniejszego problemu można zdiagnozować zafałszowanie miodów syropem ryżowym, syropem z trzciny cukrowej, oczywiście z buraka, z pszenicy, kukurydzy, to już jest w stanie zrobić każdy. Dlatego podsumowując, jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, czy jesteśmy w stanie, nie ja, czy my jesteśmy w stanie z jakąś pomocą znaleźć, rozstrzygnąć, czy to jest miód fałszywy, czy to jest miód prawdziwy, to chyba szczerze mogę powiedzieć, że nie jesteśmy. Możemy wykryć jakieś kilka procent zafałszowań tych typowo amatorskich cukrowych, tych typowo amatorskich inwertami z buraka, inwertami z kukurydzy, trzciny cukrowej. Ale takiego profesjonalnego fałszowania niestety nie jesteśmy w stanie wykryć my tutaj na miejscu. No i co najgorsze, nasze laboratoria. Niestety nasze laboratoria, chyba że się w ostatnim czasie coś zmieniło, nie współpracują z tymi profesjonalnymi firmami, które na całym świecie walczą z fałszerstwem miodu. Jeżeli Wam się podobał filmik, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, łapka w dół. No niestety, niewielu osobom to się spodoba raczej. Także, ale zostawcie swój komentarz, zostawcie swój znak, że obejrzeliście ten film. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej, cześć.